Juna, zjadłaś moją ostatnią szynkę. Czas cię ukarać. To! Dzisiaj będziemy napierdzielać jednym ciosem. Oj, będziemy napierdzielać jednym ciosem. O, w ten sposób dzisiaj nam Przemka raczej pogłaskał niż nawalał. Posłuchajcie, One Punch Man z nami. My już gotowi. A, gotowi, tak, jak tą muchę normalnie zabił po prostu na ramieniu. Fajnie, że w końcu komiks został wydany. Ja wcześniej miałem styczność z One Punch Manem, ale na zasadzie drobnych filmików, które wysyłali moi znajomi z internetu. I zastanawiam się, kim jest tak naprawdę One Punch Man? Kim jest ten specyficzny superbohater, którego wymyślili sobie Japończycy? W końcu wiemy. Dzięki wydawnictwu jakiemu? Dzięki wydawnictwu JPF, które w grudniu 2015 roku uraczyło nas pierwszym tomem świetnej historii, naprawdę. Nie historii świetnej, bo to jest zlepek historii, tak to bym określił. Rozwala na całym świecie fandom i powoduje, że szybciej bije serce bardzo wielu ludkom. Jednym uderzeniem. Kim w ogóle jest One Punch Man? Kim jest ten wspaniały superbohater? Jakie są zdolności jego, Łukasz? No, One Punch Man, Przemek, to jest koleś taki jak każdy, chciałoby się powiedzieć, nastolatek. Poszedł do korpo, ale niestety w korpo okazało się, że to nie jest to. No niestety w korpo pokazali mu ręką na wyjście, no chłopak musiał wyjść, no i idzie sobie taki chłopak, idzie, no i co miał zrobić? Co miał zrobić? Poszedł na siłkę i zaczął tak ćwiczyć, że aż wyłysiał, to mi się bardzo podoba. Ćwiczył na siłce, że aż wyłysiał, no i no. Rozbudził w sobie super zdolność, jaką? Mianowicie miał mega magiczny wzwód, pomyliło mi się, to nie ta historia, miał super uderzenie pięścią, miał takie uderzenie pięścią, BOOM! One Punch Man potrafił przywalić każdego tylko jednym ciosem i zawsze wygrywa. I to jest dla niego smutne. On potrafi rozwalić w ten sposób mrówkę, stwora z podziemi. A sam sobie nie przywali. Potwora, przy którym Godzilla to jest normalnie mała pluskwa. No powiem wam szczerze, że to jest naprawdę niesamowite. Tak, konwencja. Specyficzna technika, żeby móc przywalić każdemu od najmniejszego po największego stwora jednym ciosem i przy okazji być tym bardzo precyzyjnym. Tak, bardzo, bardzo precyzyjnym. Ja myślę, że on by się u nas sprawdził na chirurgii. Wbijaniu gwoździ na przykład. Albo na chirurgii, chciałem powiedzieć. Gdybyśmy mieli takich budowlańców, każdy kraj Europy nasz. To, że potrafi tak jednym ciosem to wszystko, jest dla niego niezmiernie monotonne. Człowiek się wypala. Zwłaszcza, że to jest pierwszy, uwaga, pierwszy superbohater zamiłowania. Nie jest mścicielem, nie stracił rodziców, nikt mu w tym momencie domu nie spalił, nikt mu nie zapił ulubionego psa. On po prostu jest super bohaterem zamiłowania. Pierwszy raz mamy kogoś, kto robi to dla hobby. Tak, robi to dla hobby, posłuchajcie. Wiecie, no, dla hobby. To jest właśnie ciekawe, że ta siłka, na którą chodzi, no bo przecież te 3 lata, kiedy ćwiczył i z zera, a właściwie z korpo szczura do bohatera, no ta przemiana nastąpiła, jakoś tak na niego nie wpłynęły i chłopak po prostu został super, super bohaterem, zaczął lapać po prostu po mieście i robić rozpierduchę. Jeśli chodzi o tom pierwszy, mamy tutaj zlepek historii z internetu, ponieważ z tego, co pamiętam wcześniej, nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba tak, wcześniej One Punch Man był wydawany w internecie jako taki drobny komiks i ten drobny komiks znalazł tak naprawdę się w całości, te drobne elementy te internetowe znalazły się właśnie w całości w pierwszym tomie, tak to ja. W pierwszym tomie. I tutaj się pojawia mój największy problem. Pierwszy tom to jest kompletny chaos pod względem linii fabularnej. Ja nie pamiętam chaosu pod względem linii fabularnej, bo ja pamiętam... Historię, One Punch Man! Potem koleś idzie, One Punch Man! Koleś wstaje, rozwali mu dach w domu, One Dobra, Punch Man! Okay. Nie mamy zero linii fabularnej. One Punch Man! No i posłuchajcie, ta historia mnie urzekła. One Punch Man! Pierwszy raz od wielu, wielu lat mamy do czynienia z zajebistą parodią. Brakowało mi typowej parodii w mandze. Parodii, takiego pastiżu wszystkich filmów o superbohaterach. Mamy tam, z tego co pamiętam, właśnie Karol czy coś takiego. Tak, te tłumaczenia superbohaterów. Szacun, Paweł Reb Dybała i Laboratorium Językowe, którego nie będę wymieniał z nazwy, żeby nie reklamować. Tłumaczenie troszeczkę mi przypomina starsze wydania JPF-u, w których to mieliśmy takie te tłumaczenia nasz rodzimy język polski, czyli te takie smaczki, które są w Japonii, są przerobione na nasz rodzimy język, czyli postacie, gwiazdy, celebryci. Wszystko jest tak naprawdę odnoszone do tej mangi. Przemek pije do tego, że jak jechali w oryginalnej mandze tuningowanej. Akira Kurosawa to tutaj jest, nie wiem, tam Karolak.
jak jechali tuningowaną Hondą Civic, to u nas jechali tuningowaną syrenką. Fabuły nawet nie ma co rozkminiać. One Punch Man! One Punch Man! Powiedzieliśmy już o całej fabule. No, ale mamy fabułę. Jest on i jego ręka, rozumiesz? Jest on i jego rękawica i to się tylko liczy. Teraz pada pytanie. W kim zakocha się jego własna ręka? Jak to? Policzku przeciwnika! One Punch Man! Przemku, na ile byś ocenił ten fenomenalny tytuł? Zaraz, kurde! Dobra, weź odłóż swoją pięść na bok. One Punch Man! Teraz lewą, bo nie chcę mi kontuzji w prawej zrobić. A wiesz, jaki komar obok ciebie tego a Łukasz, witajcie w drugim odcinku. Chciałem wam powiedzieć, że zawsze nie mam wady wymowy, tylko tak po prostu zawsze miałem. Kiedy przy czytaniu tego tytułu mam ochotę być łysy. Wszędzie łysy. Naprawdę wszędzie. Nie, jest wszędzie łysy, to mogę powiedzieć. One Punch Man! Ten tytuł ma fenomenalną grafikę. Koleś, który to stworzył, pomimo tego, że mam tutaj pastisz, zabawę, humor, typową komedykę, która powinna być narysowana na odpierdziel się, tutaj grafika jest nieprawdopodobna. Ujęcia główni przeciwnicy One Punch Mana, ujęcia walk, tła, napinanie mięśni, wszystko jest po prostu genialne. I ry One Punch Mana, o tym tak. Wygląda jak jedno wielkie jajko z oczami, naprawdę. Bohater wygląda troszeczkę rzeczywiście jakby zamiast na tej siłce spędził za dużo czasu na chemioterapii i oczywiście ja nawet poczułem tutaj jakieś takie, wiecie, współczucie, jakąś empatię się u mnie włączyła, no ale jak sam pisze, że jednak to była 3 lata ciężkiego treningu, czyli nie wiem, jakaś tam siłka, skany z Bruce Lee, no to wiadomo, że... awokado, naprawdę, z oczami. Tak, ja bym go generalnie schrupał, ale to właśnie w tym znaczeniu, że widzę jego gębę i myślę o jajku, a ja bardzo lubię jeść jajka. Jedyny łysy, którego bym przytulił. To jest cień. No nie ma, uszy i głowa ale są super. Są momenty, kiedy One Punch Man wygląda normalnie poza tym i jest naprawdę narysowany bardzo. Chodzi ci o to, jak wychodzi w kapciach z domu, bo jakiś super ten rozwalił dach w jego chałupie. Tak, wtedy właśnie wygląda fajnie i wtedy nawet nie wiecie, co się dzieje. One Punch Man! No i na pierdzielanka. Dostaje zasłużone 9,5/10. A ja dlaczego... 9,5? Chcesz One Punch Man? Dobra, zdominował mnie. One Punch Man! 10/10. Jeżeli szukacie rozwałki takiego Terminatora z Japonii, który wcale nie jeździ tuningowaną Hondą Civic, One Punch Man jest dla was, jest dla każdego. 10/10, ponieważ historia pokręcona, wiecie, że z moim mózgiem jest coś nie tak. I... nie wiem, co on tam pokazuje, ale podejrzewam, że... Znowu bardziej 10/10 to jest pozycja obowiązkowa, musicie to przeczytać. Jeśli naprawdę chcecie przeczytać coś z humorem, naprawdę na bardzo fajnym poziomie, One Punch Man, One Punch Man, naprawdę. Żegnamy się z wami, było bardzo miło, pamiętajcie, komentujcie, czego szukacie i czego pragniecie, a my wam mówimy One Punch Man na koniec i na razie. Zepsułem ci tego, zaszedł mi tutaj, coś od niego odpadło. Szukaj kabla, szukaj. Szukaj kabla, szukaj. Bazę zwaliłem. Jak to opadło, to tego już nie naprawię.